Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłuży na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Żydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Boże, głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernym. Chwalę Cię, Pana, wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój, Boże mój, czemuż nie opuścił? Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi! I pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem was w świątyni,
pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli, a pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł. A Jezusa prowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznawali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, cóż się wam zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest Jezus.
ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Lecz on poczuł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus: pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz z uczonymi starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz. Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Także Piłat się zdziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał biczować i wydał go na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutrzy wieniec z siernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać.
po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszycili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, ty, który burzysz, arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą. Żyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Poczekajcie!
na przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: w przyjęciu Słowa Bożego złóżmy teraz szczere wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak zapowiadał Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Ojca bogatego miłosierdzie zanieśmy teraz pełną ufności modlitwy przez zbawcze dłonie naszego Zbawiciela. Módlmy się za Kościół Apostolski, by w Chrystusie cierpiącym i zmartwychwstałym okazywał światu nadzieję lepszego jutra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o obfite i trwałe owoce pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz o rozwój jego centrum Nie lękajcie się. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za spowiedników i penitentów, aby w miłości do Boga Trójjedynego przeżywali sakrament pokuty i pojednania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi młodych, aby swoją przyszłość budowali na fundamencie Jezusowej Ewangelii miłości, dobra i prawdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby w podeszłym wieku, aby swoje cierpienia i krzyże starości nieustannie łączyli z męką Pana Jezusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla Łukasza Łuszczek na czas egzaminu maturalnego. Módlmy się również o błogosławieństwo Boże dla Lucyny i Mirosława
oraz o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny i całej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga za nas, tutaj modlących się, abyśmy wpatrzeni w przykład Chrystusa przyjmowali wszystko, co Bóg dla nas przygotował w swojej miłosiernej opatrzności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, który jesteś w niebie, racz przyjąć nasze pokorne modlitwy, które donosimy do Ciebie z tej biednej ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, obecnym wśród nas biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadzi pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Witam Cię, witam przy Najświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu Jedyny, Ojca Wiecznego, Boga Prawego, męki Ty znosiłeś. Za nasze Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę palmową Męki Pańskiej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niedziela palmowa jest przeżywana w Kościele jako Światowy Dzień Młodzieży,
któremu towarzyszą słowa błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Radujemy się obecnością księdza biskupa Jana, który będzie przewodniczył wszystkim uroczystościom Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy za obecność naszego chóru sanktuaryjnego Muzyka Ex Anima, także śpiewakom, którzy pięknie wyśpiewali dzisiaj Mękę Pańską, abyśmy weszli w tę wielką tajemnicę miłości Boga do każdego z nas. Serdecznie zapraszamy na gorzkie żale, które odprawiamy w naszej bazylice po godzinie miłosierdzia, która rozpoczyna się o godzinie 15. Po gorzkich żalach jest sprawowana msza święta. Tradycyjna droga krzyżowa wyruszy dziś z centrum Jana Pawła II o godzinie 18:30. Przejdziemy trasą w stronę kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa, by dojść do naszego sanktuarium. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tej krzyżowej drodze. Możliwość spowiedzi świętej w bazylice podczas Triduum Sacrum do godziny 17:45, a więc do rozpoczęcia obrzędu Wielkiego Tygodnia, dlatego prosimy nie odkładać tej możliwości na ostatnią chwilę. Kapłani służą w konfesjonałach, otaczamy modlitwą także wszystkich przystępujących do tego sakramentu miłosierdzia, by mogli jak najpiękniej przygotować się na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia i nadchodzących świąt. Wielki Czwartek przypada 10. rocznica śmierci Jana Pawła II. Wraz z nim będziemy dziękować miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Msza Krzyżma Świętego pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziwisza odbędzie się dla całej archidiecezji w tutejszym sanktuarium o godzinie 10. Do koncelebry zaproszeni są kapłani, z którymi przybywa młodzież oraz liturgiczna służba ołtarza. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca rozpocznie się tu w bazylice o godzinie 18:00. Na zakończenie liturgii procesja do ciemnicy w kaplicy klasztornej. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy będzie trwać przez całą noc. Wielki Piątek, jako jedyny dzień roku, nie ma mszy świętej, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Tajemnicę odkupienia będziemy przeżywać rano podczas juczni śpiewanej o godzinie 6:30, zaś w godzinie miłosierdzia o godzinie 15:00 tu w bazylice rozpoczniemy nowennę przed niedzielą miłosierdzia. Po godzinie miłosierdzia będzie uroczyste nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Na wielkopostną liturgię Męki Pańskiej zapraszamy do bazyliki na godzinę 18:00. Stąd po zakończeniu liturgii wyruszy procesja eucharystyczna do grobu Pańskiego w kaplicy Męki Pańskiej. Tam będziemy trwać przy Panu Jezusie na całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Gorzkie żale o godzinie 21:00. Wielką Sobotę, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, jucznia śpiewana o godzinie 6:30, święcenie pokarmów przed kaplicą Męki Pańskiej oraz przy dzwonach miłosierdzia od godziny 9:00 do 16:00 co pół godziny. O godzinie 15:00 godzina miłosierdzia w bazylice, a po niej nabożeństwo wstąpienia Jezusa do otłani. Na Wigilię Paschalną zapraszamy do bazyliki na godzinę 20:00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec, ponieważ w czasie liturgii będzie odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Rezurekcja w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 7:00 rano. Procesję od grobu Pańskiego do bazyliki poprowadzi ksiądz biskup Jan Zając i odprawi uroczystą mszę świętą. Kolejne msze święte w bazylice, jak w każdą niedzielę, zaś w kaplicy klasztornej o godzinie 9:00 i 19:00. Nieszpory chrzcielne, które kończą święte Triduum Paschalne, będą odprawione w bazylice o godzinie 17:00.
Moi drodzy, jeśli ktoś ma do poświęcenia jakieś obrazki, różańce, pamiątki religijne, to po mszy świętej proszę podejść przed obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Zachęcam do nawiedzenia choćby na moment kaplicy klasztornej z relikwiami siostry Faustyny, z obrazem Jezusa Miłosiernego. Są dostępne wszystkie kaplice w dolnej części bazyliki, piękne wystawy, wieża widokowa, a przede wszystkim obok kaplica wieczystej adoracji, gdzie czeka na nas Jezus, aby nas napełnić swoją miłością i pokojem. Gdyby ktoś był zainteresowany balsamem miłosierdzia, to po mszy świętej proszę podejść do zakrystii po mojej lewej stronie przy akcie zawierzenia i tam jest możliwość nabycia. Może on być dla nas wspaniałym lekarstwem, umocnieniem dla duszy i ciała. Kiedy łączy się z żywą wiarą, modlitwą o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin, całego świata i systematyczną pracą nad sobą, by i nasze serca z Bożą pomocą stawały się coraz bardziej miłosierne. Moi drodzy, niech te święte dni Wielkiego Tygodnia odnowią naszą więź z Bogiem, wzmocnią nadzieję oraz rozpalą serca pragnieniem bycia świadkami i apostołami Bożego Miłosierdzia. I na tę drogę prosimy księdza biskupa, aby nam udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Szczególne błogosławieństwo dla dzieci, bo to wasze święto dzisiaj, bo to wasi poprzednicy, dzieci hebrajskie, przed Panem Jezusem, dlatego też przyjmijcie to błogosławieństwo i niech ono was przyprowadzi na następne dni przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i za wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niebo.